Pamiętacie Matiza? To szybko o nim zapomnijcie. Ten samochód ma z nim wspólną tylko jedną rzecz. Jest równie mały. Możecie też zapomnieć o innych małych samochodach. Koniec z nudą w mieście. Oto Chevrolet Spark. Auto, które wprowadzi trochę życia w nasze szare ulice. Kiedy w 2009 roku na genewskim salonie samochodowym Chevrolet pokazał produkcyjną wersję Sparka, wiele osób nie mogło się nadziwić. Samochód oprócz tego, że był mały, to zerwał ze wszystkimi stereotypami miejskich aut. Zaprojektowany w Korei, okazał się znacznie ciekawszy od konkurencji. Podczas tworzenia auta przyświecał jeden cel. Ma podobać się na całym świecie i zadanie zostało wykonane. Potężne reflektory, atrapa chłodnicy z dużym logo marki robią solidne wrażenie. Karoseria pełna ostrych linii i przetłoczeń jest ciekawa i sprawia wrażenie masywnej. Dzięki temu Spark nie zginie wśród innych maluchów. Na szczęście projektantom nie zabrakło pomysłów na wykończenie wnętrza. W kabinie nie widać nigdzie gołej blachy, która często straszy u konkurencji. Jest za to cała masa twardych plastików, w końcu to nie segment premium. Tworzywa są jasne i uzupełnione o wstawki w kolorze nadwozia. Wszystko bardzo dobrze spasowane i przemyślane. Ciekawy jest również zestaw wskaźników. Połączenie analogowego prędkościomierza z cyfrowym obrotomierzem. Niestety minus za dostęp do przełączników komputera pokładowego, który nie pokazuje nawet średniego spalania. Zajęcie z przodu miejsca nie powinno nikomu sprawić problemu. Duży plus za wygodne koło kierownicy. Ciekawym rozwiązaniem jest również przyczepienie do kolumny kierowniczej zegarów, które ułatwiają znalezienie wygodnej pozycji. Niestety, dobry obraz wnętrza psują zbyt płytkie siedziska przednich foteli. A teraz czas sprawdzić, jak Spark radzi sobie w mieście. Uruchamiamy silnik. Cisza. Zapowiada się całkiem przyzwoicie. Jedynka. Dwójka. Trójka. I tak każdy kolejny bieg wchodzi bardzo precyzyjnie. A silnik dalej pracuje cicho i przyjemnie. Dopiero na wyższych obrotach robi się naprawdę głośno. Samochód bez wahania i bardzo pewnie wykonuje wszystkie polecenia kierowcy. A do tego zawieszenie bardzo komfortowo zestrojone całkiem dobrze radzi sobie z naszymi dziurawymi drogami. Pod maską testowanego Sparka jest silnik o pojemności 1,2 litra oraz mocy 80 koni mechanicznych. Sprint do setki trwa 12,5 sekundy, a prędkość maksymalna to 180 km na godzinę. Jak informuje producent, w mieście Spark powinien spalać w granicach 6,5 litra benzyny, a na trasie może zejść nawet do 4,3 litra na 100 km. Jeśli to zbyt drogo, Chevrolet przygotował również wersję z fabryczną instalacją LPG. Jednak w miejskim aucie nie osiągi są najważniejsze, tylko jego zwinność i praktyczne rozwiązania. Mierzący nieco ponad 3,6 metra samochód jest bardzo zwrotny. W manewrach na ciasnych parkingach i miejskich zaułkach pomaga mu seryjne wspomaganie kierownicy. Niewielkie auto wciśnie się dosłownie wszędzie. Mały bagażnik, 170 litrów, można bez problemów powiększyć nawet do ponad 560 litrów. Dostępu do tylnej kanapy bronią drzwi ze sprytnie ukrytą klamką. Z tyłu przewidziano trzy miejsca, ale wygodnie podróżować będzie tylko dwójka dorosłych pasażerów albo trzech nastolatków. W standardowej wersji z silnikiem 1.0 mamy 6 poduszek ABS i 4 gwiazdki Euro NCAP za niespełna 31 tysięcy złotych. Za kolejne 3 tysiące mamy radio, odtwarzacz i elektrycznie regulowane przednie szyby. Klimatyzacja to kolejne 3 tysiące. Ceny Sparka z silnikiem o pojemności 1,2 litra zaczynają się od 39 890 zł za wersję wyposażenia LS. Standard to m.in. klimatyzacja i radio. Spark to kolejny samochód, który udowadnia, że Chevrolet produkuje bardzo dobre i bezpieczne samochody. Warto mu się przyjrzeć z bliska, bo auto może naprawdę zauroczyć. A wtedy przestają mieć znaczenie wyliczenia i chłodna kalkulacja. W życiu przecież się liczy iskra emocji. A auto ją naprawdę może dać.